A teraz już kolejna osoba, którą będę miał przyjemność przedstawić. Myślę, że jest za kulisami, chociaż tutaj ten wątek czasowy mógł być też nie bez znaczenia. Po raz pierwszy tutaj z nami, ale mam przeczucie, że nie ostatni. Już za chwilę, zobaczcie. Oto Cezary Stacewicz. Zapraszamy. Przede wszystkim powiem wam, że ostatni raz stresowałem się chyba, jak miałem komunię świętą, tyle was tutaj jest. I mam nadzieję, że jakoś to wszystko fajnie się złoży. Ja bym chciał dzisiaj wam opowiedzieć historię, jak fanpage, który ma kilkanaście tysięcy fanów, opanował, można powiedzieć, co najmniej łódzki internet, a często poszło dużo dalej, osiągając kilkumilionowe zasięgi, często nie gorsze ilości wyświetleń. Więc opowiem wam dzisiaj, jak będąc małym, tworzyć duże treści. Pierwsze pytanie, które chciałbym wam zadać, to jest pytanie, ile czasu poświęciliście na wymyślanie kampanii od zera? U was w firmach, jesteście marketerami, ile czasu na to poświęcaliście, jakbyście pomyśleli w godzinach, dniach, często miesiącach? A drugie pytanie, w ilu miesiącach wydaliście, ile w ostatnich miesiącach wydaliście na kampanie wizerunkowe? Ile tych pieniędzy wydaliście w swoich budżetach. Ale od początku, jak to się zaczęło, że ja w ogóle zacząłem się zajmować, interesować się wiralami? Jakiś czas temu Bogusław Linda nagrywał w Łodzi film Powidoki. No i w jednym z wywiadów Bogusław Linda nazwał Łódź miastem Meneli. No słuchajcie, my jako łodzianie, my dobrze wiemy, jak w Łodzi jest, ale jeżeli ktoś obrazi Łódź z zewnątrz, to jest takie, o nie. Następnego dnia nagrywki Powidoków były niemożliwe, bo wszyscy mieszkańcy na tej ulicy rzucali jajkami, pomidorami w całą ekipę filmową. Było to nie do wykonania. Natomiast ja pomyślałem, co jako firma, bo znajdowałem się wtedy w firmie, gdzie, jak to często bywa, nie mieliśmy prawie budżetu na marketing, ale KPI sprzedażowe oczywiście były. A więc pomyślałem, jak możemy przekuć to w coś fajnego, w jakiś sukces. I przebraliśmy się po prostu za Meneli, zrobiliśmy sobie takie zdjęcie i wstawiliśmy je do sieci jako firma z podpisem, że nie mamy pojęcia, co Bogusław Linda miał na myśli, że Łódź na pewno nie jest miastem Meneli, pozdrawiamy serdecznie. No i na początku nie działo się za bardzo nic, ale minął tak z pół godziny, jeden fanpage miejski, drugi fanpage miejski, zaczęły to udostępniać. No i okazało się, że po pewnym momencie internet po prostu cały zawrzał, było tego wszędzie pełno. I odbieram, patrzę, dzwoni do mnie nieznany numer. Tak, nie wiem, minęła z godzina, odbieram i słyszę. Dzień dobry, z tej strony Filip Heiser. Bardzo nam się spodobało, co zrobiliście, jak odpowiedzieliście Bogusławowi Lindzie. Czy moglibyśmy do was jutro przyjechać i nagrać z wami Dzień dobry TVN? Ja takie, no chyba znajdę czas, tak? No nie, no zapraszam. Jak powiedział, tak zrobił. Następnego dnia pojawił się z ekipą filmową i trafiliśmy do mediów w całej Polsce. Natomiast ja wam opowiem o tym. To był pierwszy viral, który nie miałem pojęcia, że mi w ogóle wyjdzie. Nie miałem pojęcia, że to jest viral i dlaczego ta treść zadziałała, a inne nie działają. I zaczęło mnie interesować i zacząłem dociekać tematu. Okazało się, że w tym temacie jest masa książek, masa publikacji naukowych, że da się to analizować. Dlaczego ten film akurat podbił internet, a drugi nie? I na początek chciałem wam przedstawić taką jedną ważną rzecz, żebyście zapamiętali, bo duży zasięg można osiągać nie tylko oczywiście wiralem. Jak patrzycie na lewy górny róg, to jest taki typowy zasięg czegoś, co ma duży zasięg organiczny, wypracowany przez lata albo płatny. Jest to na przykład New York Times. Oni napiszą o głupiej sałatce i masa ludzi o tym będzie mówiła, będzie o tym w internecie rozmawiała. I idziemy bardziej na prawo, taka prawy górny... prawy górny róg, macie tutaj taką typową kampanię zasilaną influencerami, gdzie materiał trafiał dalej i rozchodziło się dalej, było nimi zasilane. I idziemy bardziej na dół i na prawo, mamy ten efekt wirusowości, czyli docierało do kolejnych grup społecznych, do kolejnych ludzi i oni chcieli koniecznie udostępniać ten materiał dalej. Pierwszy viral, który ja u siebie zbudowałem, był to bardzo prosty viral opierający się na memie, o łodzianizmach i na memie, który na pewno znacie, serio jesteś kimś tam, tak, to powiedz coś jak. I napisałem w łodzianizmach cały mem. I zadziały tu się dwie rzeczy. My jako łodzianie, mój fanpage jest ograniczony geograficznie, lokalizacyjnie, są to łodzianie, którzy dumni są z tego, jaka jest tam, wiecie, subkultura, jak się ludzie mogą, nie wiem, mają jakieś tam swoje inne ciuchy, no ale są dumni z tego, że Łódź ma swoją gwarę, która jest słabo rozumiana
poza Łodzią. I zadziały tu się dwie rzeczy, które opierają się na statusie społecznym, bo my lubimy być insiderami, lubimy się wyróżniać z tłumu i pokazywać to, dlaczego ludzie noszą pewne emblematy, dlaczego ludzie kupują akurat coś danej marki. Tutaj zadziałało tak, że pierwsza grupa udostępniała, oznaczając różnych ludzi lub pokazując to w internecie, ej, wy nie rozumiecie, co on powiedział, a reszta Polski pytała się, ej, co Rudy powiedział? Bo nie rozumieli. Szybko wam tłumacząc. Kupując migawkę na krańcówce, czyli kupując bilet miesięczny na pętli tramwajowej, pomimo galantego lajpa, czyli pomimo dużego podbitego oka, dojrzałem w chynchach, czyli w krzakach, angielkę w foliówce, czyli bułkę paryską w torebce foliowej. Łodzianie, dla nich to jest normalne, to jest ich normalny język, który używają na co dzień. W tym momencie, jako pierwszy viral, który wtedy zaprojektowałem, opierając się o status społeczny, miał więcej udostępnień niż fanpage miał wtedy w ogóle fanów. Kolejna rzecz to wykorzystałem coś takiego samego w balladzie o Łodzi. Napisałem swój cover, na pewno znacie balladę o cyckach, która podbijała internet swojego czasu. Ja napisałem do tego swój cover z tekstem, który jest tylko też dla insiderów i to dużo takich elementów było tylko dla ludzi, którzy to kumają z Łodzi i przez to to bardzo fajnie poszło. Chodzi o to, żeby przede wszystkim znajdować ten wspólny mianownik, żeby zobaczyć, czym ta grupa się wyróżnia i przede wszystkim, żeby był to ten element, który będziecie jak najbardziej pchać do przodu. Kolejną rzeczą, którą możecie wykorzystywać w swoich materiałach, to są kotwice. Na końcu zeszłego roku taki rosyjski artysta Little Big wydał kawałek Skibidi, który możecie kojarzyć. Ja stwierdziłem, że warto wykorzystać to jako nasza treść i nagrać o tym teledysk, bo on podpisał, że jeżeli ktoś używa hashtagu Skibidi Challenge, to on wtedy nie uzurpuje praw autorskich i możemy wykorzystać oryginalny utwór. I nagraliśmy razem z siostrami ADHD i z resztą ekipy łódzki kawałek Skibidi, który przedstawiał w tle Łódź, natomiast cały był dość zabawny. Powiem wam tak, do tej pory jest to największy film w historii w ogóle social mediów Łodzi, który osiągnął 2,5 miliona wyświetleń i inne miasta, które podjęły temat, a w ogóle nie rzuciłem im takiego challenge'u i Gdańsk oficjalny na swoim profilu odpowiedział swoją wersją Skibidi, po prostu rozchodziło się jak burza i co jest najlepsze, że jako kotwica wykorzystałem utwór, który jest znany przez ludzi, a teraz naprawdę masie ludzi w Polsce kojarzy się to z łódzkim Skibidi, czyli jeszcze przeorganizowałem tą całą kotwicę. Kolejną rzeczą, którą możecie wykorzystywać, to są oczywiście emocje. No nic nie sprzedaje, nie robi zasięgów lepiej niż pokazane emocje. Hollywood też to kocha wykorzystywać, zrobiąc wszelkie zbliżenia na twarz, przekazując emocje. Któregoś razu z Michaliną Grzesiak, którą możecie kojarzyć, Krystyno, nie denerwuj matki, wzięliśmy tabliczkę, kochasz Łódź, przybij. Ludzie podchodzili i naturalnie po prostu się cieszyli, że mogą przybić nam piątkę. Albo narysowaliśmy klasy i zachęcaliśmy, żeby ludzie odnaleźli ponownie w sobie dziecko. Tak samo. Trzymać, ja panu życzę dzisiaj super dnia. Ja stary. Dzisiaj mamy akcję. Także nie ma problemu. Płacenia do rozsiłki. Ja z Michaliną, jesteśmy ambasadorami jednego projektu Monopolis, dużej fabryki, która rewitalizuje się, która naprawdę mądrze podchodzi do marketingu i my razem, ja, Michalina i Monopolis robimy różne akcje społeczne i charytatywne i to było jedną z takich rzeczy, którą podpatrzyliśmy w internecie w Stanach Zjednoczonych i płaciliśmy za małe zakupy ludziom w małym sklepie. Reakcja niesamowita, przede wszystkim w tych emocjach macie też tą naturalną. Albo biliśmy się na poduszki. Także reakcja była niesamowita, podrzucaliśmy komuś poduszkę i od razu wiecie. I co najlepsze, to jest takie nasze odkrycie społeczne, że młodzi raczej byli takie, rzucałem jakiejś młodszej dziewczynie tak, serio? A starsze babeczki dosłownie rzucały torebki z zakupami i od razu na śmierć i życie, tam dziadek zabij go, zabij. Także niesamowicie ludzie reagowali i to była ta naturalność, którą mogliśmy w tym przedstawić. Natomiast, słuchajcie, niektóre treści nie da się tak sprzedać na wesoło, są poważne, są trudne i nie każde emocje działają tak samo na udostępnienia, jest to udowodnione. Im bardziej jest pozytywna ta nasza emocja, tym lepiej dla udostępnień i im bardziej nas pobudza. Takie pobudzenie najprościej, jak mogę wam wytłumaczyć, to jak oglądacie ludzi, którzy chodzą sobie po
dachach wieżowców, nie wiem, w Szanghaju i tak sobie, wiecie, ledwo stąpają po ziemi i mamy taki dreszczyk, czujemy, aż taki, wiecie, nas spina, to jest właśnie to pobudzenie. Pobudzenie fizyczne tak samo oddziałuje również na udostępnienia, tak endomondo działa. Dlatego chcecie się pochwalić, że przebiegliście 3 km dookoła domu, a po pół godziny macie to w dupie. No i chodzi o to, że im bardziej pozytywne, im bardziej nas pobudzają, tym lepiej. I jeszcze jedna rzecz dochodzi. Poza pobudzeniem i tym, na ile nam sprawia przyjemności ta emocja, ważne jest, jakie mamy poczucie wpływu. Czyli jeżeli to jest materiał o czymś, co się dzieje za rogiem, albo o czymś, co wiemy, że mamy poczucie wpływu, bo to jest w naszym kraju marki, z których korzystamy, to lepiej to działa na udostępnienia, niż na przykład okazuje się, że o 5% spadły notowania Apple'a. No to nie mamy tych, wiecie, nie mamy tych akcji, więc mamy to raczej gdzieś. Natomiast można też sprzedawać emocje trudniejsze, da się to zrobić. Ja w tym roku, 8 marca, czyli na Dzień Kobiet, mogłem złożyć życzenia kobietom na swoim kanale, tak samo jak to zrobiłem kiedyś, czyli wiecie, na wesoło. Każda kobieta oczywiście nie marzy o rycerzu na białym koniu, chodzi oczywiście o jeść i nie tyć. Mężczyźni też tak naprawdę o tym marzą. Natomiast wstałem rano i stwierdziłem, mogę zrobić coś fajniejszego, coś takie czysto spontaniczne, to był pomysł. Kupiłem 50 tulipanów w Biedronce, I chodziłem po bocznych uliczkach Łodzi i po straganach, małych marketikach, gdzie są kobiety, które raczej tego dnia mogły nie dostać żadnego kwiatka, albo są zawsze naszym takim szarym tłem. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Oj, dnia dziękuję, tłuszka. Boże, dziękuję. Nikt mi nie dał kwiatuszka od samego rana, tak się bardzo cieszę, aż mi łzy poszły. Dziękuję, dziecko kochane. Wszystkiego dobrego, żeby zawsze miał kto po nią docenić. Nie mam szum. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, słoneczko, dziękuję. Powiem wam, że reakcja była niesamowita. W ciągu 24 godzin post dotarł do ponad miliona osób, bo jeszcze inne duże fanpage to udostępniały, że wpisałem się w ogóle w ich akcję doceniania kobiet, które są tłem. I najważniejsze, bo jak mówię, możecie robić też kampanie, które są oparte o trudne tematy. No jakoś, słuchajcie, trzeba robić kampanię o schronisku czy o hospicjum. No nie da się tego śmiechem sprzedać. Natomiast najważniejsze jest, z czym zostawicie widza. Bo możecie opowiedzieć o tym, o trudnym temacie. No i wiecie, jak widzicie pieski bez domów, czy dziecko, które ma jakąś ciężką chorobę i dużo ludzi, to jest prawda, przewijacie szybciej feed. Nie chcecie sobie psuć humoru, bo jest to nacechowane negatywnie. Natomiast jeżeli zbudujecie tą kampanię i ona się zakończy czymś pozytywnym, zostawicie nadzieję, że wasze 5 zł może zmienić realnie życie tego dziecka. Inni wpłacili i dzięki temu te dzieci mają lepsze życie, to realnie wpłynie na zasięgi tej kampanii. Można też wykorzystywać oczywiście wiedzę. Tutaj macie pokazane najchętniej udostępniane artykuły na Facebooku. Badania naukowe cały czas przodują, jeżeli chodzi o udostępnienia na Facebooku, jeżeli chodzi o wiedzę. No kotki, pieski oczywiście też są wysoko. Opinie znanych, standardowe. Jak ktoś był w Top Model, to może się wypowiadać o gospodarce.